Malarze, graficy, fotograficy, w sumie 44 artystów wystawiło swoje prace na 33. Pilskim Salonie Sztuki Art 2009. Wernisaż odbył się w nowej galerii BWA, która mieści się teraz w Młodzieżowym Domu Kultury. Rok temu na poprzednim salonie starosta pilski Tomasz Głubugajski powiedział, że nowy salon będziemy otwierać w nowej galerii. Ta galeria dopiero tam z fundamentów wyrastała. No, ja myślę, że będzie fajnie, jeżeli to się spełni. No i się spełniło. W tej wystawie są takie jakby same magiczne liczby, bo 33. salon i 44 twórców. Po prostu jakoś tak się zdarzyło, że te cyfry tutaj tak zaistniały. Zderzenie dwóch światów, twórców uznanych, lokalnych klasyków z tym, co ma do zaprezentowania pokolenie młodych twórców. Tak można w dużym skrócie zdefiniować ten przegląd. Taka konfrontacja jest bardzo ciekawa zarówno dla artystów, jak i dla publiczności. Jest to jakaś, to nie jest konkurs, to nie jest to, że my tu dajemy nagrody. Zaproszeni artyści, w większości to są profesjonaliści po uczelniach wyższych. Jest to, myślę, taki międzypokoleniowy przegląd, bo to jest tutaj ciekawe, że są twórcy, którzy no, to są nestorzy, to są nasi właściwie klasycy tutaj lokalni, którzy już mają swój dorobek, uznanie i tak dalej, swoją publiczność wręcz. No i artyści dopiero co wchodzący, którzy są 2-3 lata po studiach, czy wręcz dopiero co po studiach. I to myślę, że to taki ferment fajny robi, bo to na wystawie potem widać, bo to są różne konwencje, różne sposoby obrazowania. To jednak na przestrzeni lat to się zmienia. I twórcy dojrzali, oni są trochę wychowani na innej estetyce. Ta estetyka teraz no, jest troszeczkę inna, ale to jest fajnie, że ci starsi mogą obejrzeć, co teraz młodzież robi, a młodzież, co ci tacy uznani, czy ich to jeszcze bawi, te malarstwo uznanych i starszych, czy to już właściwie dla nich jest to coś obcego. I myślę, że publiczność również jest w różnym wieku i też sobie różnie będzie myśleć o twórcach. Należy odnotować znaczący udział fotografii w tej obszernej ekspozycji. Swoje prace zaprezentowali m.in. Mirosław Bocian, Stanisław Pręgowski, ale także młodzi fotograficy, których podejście do fotograficznej materii jest trochę inne, powiedzmy nowocześniejsze. Fotografuję Nikonami w dalszym ciągu, analogowymi i fotografuję Hasselbladem, bo wreszcie spełniłem po latach swoje marzenie. Kupiłem sobie prawdziwego Hasselblada ze znakomitym obiektywem. Jest to rewelacja. Analogowy. Czemu analogiem? Ponieważ analog wprowadza mocno ograniczenia. W cyfrówce obraz za pomocą Photoshopa można kształtować jak się chce. Ludzie pracujący cyfrówką robią zdjęć podczas sesji, zdjęcia 300, 500, 1000 i licząc na to, że coś się z tego wybierze. Ja podczas takiej sesji robię 5 zdjęć. Czemu? Uważam, że trzeba znaleźć ten decydujący moment, zrobić zdjęcie jak najlepiej, w jak największym skupieniu. Fotografowanie karabinem maszynowym do niczego dobrego nie prowadzi. A przetworzenie cyfrowe. Pytanie, w którym miejscu przestaje być to fotografią, a zaczyna być grafiką. Ja chcę jednak być fotografem. Piła i powiedz, zwłaszcza Trzcianka, zawsze były silnymi ośrodkami sztuki fotograficznej. Należy tu przypomnieć dwie postaci, których działania determinowały środowisko, były wyznacznikiem lokalnych fotograficznych trendów. Byli to w Pile Stanisław Pręgowski i pracujący do dzisiaj jako instruktor w Trzcianeckim Domu Kultury Henryk Król. Co roku wielką sprawą dla mnie jest ogólnopolski konkurs fotograficzny Portret. W tym roku wydarzyło się dużo dobrego, bo miałem 756 prac, 156 autorów, najlepszych fotografików polskich gościłem u siebie, same gwiazdy, takie, które robią międzynarodową karierę. Cieszyło mnie to bardzo. Dobre jury i piękny katalog. No to jest dla mnie chyba najważniejsze. Co jeszcze? Cieszyło mnie to, że ja wysyłam na konkursy w dalszym ciągu pracę i moja praca wisiała w Lińcu na takim światowym konkursie Trienenburg, gdzie startuje 12 tysięcy fotografów, gdzie prac jest ponad 60 tysięcy i moja praca wisiała jako jedna z nielicznych polskich. To mnie strasznie buduje. No i biorę udział w kilku konkursach zawsze ogólnopolskich, kilku wystawach.
po to, żeby sprawdzić formę, no bo to w sztuce dokładnie jest tak jak w sporcie. Trzeba ćwiczyć i brać udział w zawodach, to jest ważne. Salon otworzył dyrektor pilskiego BWA Tadeusz Ogrodnik. Później głos zabrali starosta pilski Tomasz Bugajski, prezydent Zbigniew Kosmatka oraz senator Mieczysław Augustyn. Witam pana prezydenta, witam państwa, witam artystów. Ten jeden rok to był okres, w którym zmagaliśmy się, żeby ten piękny obiekt, nie tylko ten, bo młodzieżowy, ten kultury, mógł powstać. Sam powiat nie byłby w stanie udźwignąć tego ciężaru. To jest ciężar rzędu 8 milionów złotych. To dzięki pomocy pana prezydenta, Rady Gminy Piła w znaczący sposób pomogli nam w budowie, jak i w wyposażeniu tego obiektu. Mam okazję, dziękowałem już raz przy otwarciu uroczystym, ale przynajmniej 3/4 z państwa na nie było. Mam okazję w tej chwili, panie prezydencie, gorąco podziękować panu. Szanowni państwo, ta magia cyfr, a jednocześnie aura, czas, który towarzyszy temu spotkaniu, skłania mnie do tego, żeby użyć jeszcze jednego cytatu, a słowo chciałem się stało. Przez to znaleźliśmy się tutaj. Natomiast ciesząc się z tego, że te nowe obiekty wydawałoby się przestronne, dałem pełne szanse, niestety załamałem się po słowach pewnej artystki, która powiedziała jeszcze czas. Czyli oni są nienasyceni. Drodzy państwo, Tadeusz Ogrodnik z kolei w swojej wypowiedzi przekonał mnie, albo inaczej uświadomił, że bycie artystą to nie tylko task, to ciężka praca. W związku z czym tych nowych, jeszcze za ciasnych, ale już obszernych pomieszczeniach chciałbym życzyć wszystkim twórcom tego, aby talent, wena i przy tym jak najmniej trudu towarzyszyło wam w przyszłym roku, tworząc kolejne ciekawe dzieła. A wszystkim państwu chciałbym życzyć tego, aby ten nadchodzący 2010 rok był czasem wielu radości, spełnienia wielu marzeń, rokiem, który długo będzie wspomniał się dobrze. My też dokonujemy swoich bilansów. I myślę, że cokolwiek nie robiliśmy, czymkolwiek się nie zajmowaliśmy w tym minionym roku, w sposób wyjątkowy musimy wydobyć to, co państwo w nas wmontowaliście. Nowa galeria, nowy wymiar prezentacji i percepcji. Takiej placówki oczekiwaliśmy. Jak zapewnia dyrektor BWA, to co widzimy, to czubek Góry Lodowej. Wiosną i latem przestrzenie ekspozycyjne znacznie się powiększą. Nie odkryliśmy dotąd obszarów na zewnątrz, gdzie przy sprzyjającej pogodzie działania galerii zyskają zupełnie nowy wymiar. Gorąco polecamy tę wystawę. To bardzo ciekawe podsumowanie pracy wiodących lokalnych artystów, prezentujących różne style, techniki i rodzaj estetyki twórczej.